Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałaśnićki, a to jest program Allegro Manon Troppo na portalu na temat.pl. Witam Państwa gorąco, wiosennie. Witam również naszego gościa, pana Grzegorza Lindenberga. Dzień dobry panu, dziękuję dobry. za wizytę w studio. Dzień dobry. Kim jest Grzegorz Lindenberg? Postanowiłem uciec się do. Sztucznej inteligencji. Mam tutaj przed sobą yy, szereg komputerów. Jeden z nich służy do tego, żeby zapytać sztuczną inteligencję, kim jest Grzegorz Lindenberg. Zobaczymy, co nam odpowie sztuczna inteligencja. Myśli myśli. Odpowiedź brzmi. Niestety, nie posiadam informacji na temat Grzegorza Lindenberga. Może to być osoba prywatna lub osoba publiczna, której nie jestem świadomy z mojej wiedzy do września 2021. E, istnieje również możliwość, że Grzegorz Lindenberg to fikcyjna postać. Jeśli masz więcej informacji na temat tej osoby, mogę spróbować pomóc w zakresie mojej wiedzy. To jest taka odpowiedź, a ponieważ będziemy rozmawiali o sztucznej inteligencji z Grzegorzem Lindenbergiem. To ja jeszcze y, pozwolę sobie ochrzanić tę sztuczną inteligencję, zapisać y, kolejne pytanie. Jak to nie wiesz? Eee, nie znam tego komputera. Eee, przecież to najlepszy polski specjalista od sztucznej inteligencji. Tutaj jeszcze mi się błąd wkradł, więc, żeby sztucznej inteligencji nie wystawiać na zbyt poważną próbę, tutaj postawię jeszcze znak zapytania i zobaczymy, co tym razem mi odpowie. Dalej nie będzie wiedzieć. Myśli. Może ona jest sztuczna, ale powolna. Przepraszam za zamieszanie. Niestety, z mojej wiedzy do września 2021 roku nie posiadam informacji na temat Grzegorza Niedelberga jako najlepszego polskiego specjalisty od sztucznej inteligencji. Istnieje możliwość, że ta informacja pojawiła się po moim punkcie odniesienia, dlatego nie jestem w stanie i tak dalej. I tak dalej. No to zadam w takim razie jeszcze jedno pytanie sztucznej inteligencji. A kim ja jestem? No i tutaj myślę, że mogę wysadzić w powietrze całą sztuczną inteligencję. A? Jestem sztuczną inteligencją i nie posiadam informacji na temat Twojej tożsamości, ponieważ nie jestem w stanie rozpoznawać ani identyfikować użytkowników. No, Notabene, ja poprawiam automatycznie język polski, bo polszczyzna sztucznej inteligencji pozostawia wiele, bardzo wiele do życzenia, więc już skończymy z tą sztuczną inteligencją. Użyjemy własnej, to znaczy mojej, do tego, by spróbować opowiedzieć. Kim jest Grzegorz Lindenberg. Odstawię jeden z komputerów. Wezmę drugi komputer. I może tym razem pójdzie nam lepiej. Otóż, Grzegorz Lindenberg, proszę Państwa, jest y, socjologiem, doktorem socjologii, więc y, szacunek mu się należy y, z tytułu i z urzędu. Jest jednym z założycieli gazety wyborczej, jest jednym jest założycielem, właściwie pierwszym redaktorem naczelnym Super Expressu. Y, jest też jednym z założycieli strony. Y, y, euroislam.pl, stronę jakby to powiedzieć idącej w ślad Uriany Fallaci na temat rozpowszechniania opinii, na temat przydatności, na temat jakby to powiedzieć przystawalności islamu i Europy. Jest autorem wielu książek, z których nas najbardziej by interesowała Ludzkość poprawiona, jak najbliższe lata zmienił świat, w którym żyjemy, bo jest to książka poświęcona sztucznej inteligencji doskonalił swoją wiedzę na Harvardzie, a potem wykładał na Wyznaniowym Uniwersytecie Bostońskim. Ja nie wiem, czy to jest wyznaniowy. Nie, nie zauważyłem tego. Nie, założony przez <grym> wspólnotę studiów biblijnych. Studiował pan wiedziały. Biblię na Uniwersytecie nie, 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 Boston nie, 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 i nie, nie wykładał nie, nie. pan. Wyk wykładałem <grym> y wiedzę o, o związku radzieckim. <grym> To ja jeszcze Państwu tylko dodam, że kiedy w domu zadałem pytanie, kim ja jestem, sztuczna inteligencja mi odpowiedziała, jesteś botem stworzonym przez Microsoft. Więc, jak Państwo widzą, z każdego komputera można uzyskać zupełnie inną odpowiedź. Zapytałem też sztucznej inteligencji, proszę Państwa, zanim zacznę zadawać pytania, pytania, czym jest sztuczna inteligencja, jakie są korzyści. Odpowiedź sztucznej inteligencji jest następująca. Sztuczna inteligencja ma wiele korzyści. Automatyzacja, brak błędów ludzkich, szybsze podejmowanie decyzji, gotowość 24 na 7, umożliwia systemom technicznym postrzeganie ich otoczenia i może pomagać ludziom, ulepszając opiekę zdrowotną. To jest odpowiedź Sztucznej Inteligencji na temat korzyści ze sztucznej inteligencji. Zadałem też oczywiście Sztucznej Inteligencji pytanie, jakie są niebezpieczeństwa, które sztuczna inteligencja niesie. Odpowiedź jest taka: może nieść ze sobą wiele zagrożeń. To jak zły uczyń, proszę Państwa, w podstawówce, nie? Jednym z największych zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją jest to, że może ona odebrać pracę około 70% ludzi z postępami w stosunku do czasu. Pan jako specjalista nie wytłumaczy, co miała na myśli. No ale jak mówię polszczyzna sztucznej inteligencji jest prawie e, równie zabawna jak e, polszczyzna dziennikarzy Gazety Wyborczej nie wspominając o innych. E, innym zagrożeniem jest brak prywatności, sztuczna inteligencja może być hakerowana. Wow. I to jest wszystko. No to ja dopytuję. No ale co to wszystko? Nie ma żadnych innych i wtedy ona przeszła na angielskie, certainly in addition to the dangers i mentioned earlier Uh, AI can also be used for cyber attacks and cyber warfare. I tu się zaczyna robić nieprzyjemnie, bo może służyć do, do zabijania nas po prostu. Uh, it can also be used to create fake news and deep fakes, which can be used to manipulate people. I tu się robi jeszcze nieprzyjemnie. No, słabiutko to w każdym razie wygląda, a ja jeszcze, proszę mi wybaczyć ten przedługi wstęp, zwłaszcza do Pana się zwracam, do gościa, że tak długo gadam, zamiast pytać Pana od razu, ale Stephen Hawking mówił, że superinteligentna, sztuczna inteligencja może być w stanie udoskonalić się do tego stopnia, że ludzie nie będą w stanie jej kontrolować. Może to, powiedział Stephen Hawking, oznaczać koniec rasy ludzkiej. Ale sztuczna inteligencja przed nami to ukrywa, jak Państwo widzą, wyliczyła zagrożenia, które z niej wypływają i nic o końcu rasy ludzkiej nie wspomina. Twórcy ChatGPT i OpenAI, czyli AI to jest skrót na sztuczną inteligencję, Artificial Intelligence, Greg Brockman i Ilia. Sudskever e -E oraz dyrektor naczelny, który niedawno był w Warszawie, e sam Walkman, wezwali do uregulowania tej sztucznej inteligencji, bo tu jest za dużo e e niebezpieczeństw ze sobą. Niesię amerykańskie centrum bezpieczeństwa działa na rzecz, cytuję, zmniejszenia zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją na skalę zagrożeń i tak dalej, i tak dalej. Już skończyłem, przepraszam. Ponownie za przedługi wstęp i pytanie jest proszę pana, a co to jest ta sztuczna inteligencja? To jest y, specjalny rodzaj programów komputerowych, które uczą się i myślą. 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 Myślą, czyli y, dają rezultaty y, swojego działania niezaprogramowane bezpośrednio przez człowieka. Czy takie, które sobie same tworzą, o tak można by powiedzieć? Okej, okay. myślą, a czy czują? Nie. Potrafią odróżniać dobro od zła? Nie. Ale ludzie też nie potrafią, więc zasadniczo rzecz <laughs> biorąc, <śmiech> różnica. To są niewielka. programy na razie przynajmniej, właściwie czysto myślące, chociaż oczywiście myślą w sposób inny trochę niż my, dokładnie nawet nie wiadomo, jak one to robią ale są też tacy, którzy uważają, że one nie myślą, tylko że to, tego nie można nazwać myśleniem. Ja to nazywam myśleniem trochę innym niż nasze. One mają, są stworzone na podobieństwo, pewne, przypominając trochę nasze mózgi, czyli mają takie niby komórki nerwowe, niby neurony. No tak, o sieciach neuronowych za chwilę będę będę bo to dość też brzmi złowrogo. No ale jeśli przypominają nasze mózgi, to nasze mózgi potrafią być empatyczne, miłe, ale potrafią być strasznie złowrogie. Czy One tak przypominają jest... nasze mózgi budową, to znaczy jakby elementami składowymi. Natomiast trochę przypominają nasze mózgi również działaniem, przekazywaniem impulsów z jednej komórki do drugiej komórki, natomiast różnych rzeczy nie mają, które my mamy w swoich mózgach, a które wynikają z naszej ewolucji. Myśmy ewoluowali po tam nie wiem, trzech miliardach lat w procesie doboru naturalnego. I w związku z tym nabyliśmy rozmaitych właściwości, takich jak właśnie emocje różne, agresja, empatia, między innymi, właśnie z powodu tego doboru naturalnego. Natomiast sztuczna inteligencja to jest czyste myślenie, chociaż są próby stworzenia w sztucznej inteligencji, czy wszczepienia jej pewnego rodzaju emocji, na przykład ciekawości. Nie słyszałem na razie o próbach zrobienia, żeby ona była empatyczna. Aczkolwiek oczywiście jest uczona, są bardzo skuteczne próby uczenia i rozpoznawania emocji u ludzi. Ale to jest zupełnie co innego. Tak, ponieważ właśnie skorzystam z tego, proszę Państwa, by poinformować Państwa, że w wielu chińskich miastach są zainstalowane kamery, które nie tylko rozpoznają twarze, ale rozpoznają na tych twarzach emocje. Jeśli te emocje są związane z agresją. Znaczy, związane są z niezbyt jakby to powiedzieć, entuzjastyczną miłością do chińskiej partii komunistycznej. Takich ludzi się z tłum wyławia, a potem się robi z nimi różne inne rzeczy. Innymi słowy, ta sztuczna inteligencja przy tych wszystkich zagrożeniach i ostrzeżeniach Houkina wydaje się stworzona po prostu na, na miarę no, mokry sen wszystkich autokratów i terrorystów przy okazji. Tak. Z tym, że Hawking mówił o innym rodzaju zagrożeń zupełnie i o innej sztucznej inteligencji. To, to z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest powiedziałbym inteligencja na poziomie geniusza dziesięcioletniego, dziesięciolatka. Zresztą ona ma 11 lat właściwie ta sztuczna inteligencja, tak jak jest dzisiaj robiona. Hawking mówił o superinteligencji, o momencie, kiedy sztuczna inteligencja. Osiąga poziom ludzki we wszystkich właściwie dziedzinach tego, co nasza potrafi, inteligencja, a potem zaczyna się doskonalić, już nawet bez naszego udziału. Samo doskonalić. Samo doskonalić, tak. Zaczyna się samo doskonalić i to samo może iść bardzo szybko, bo ona może wypróbowywać, znaczy, zależnie od tego, czyści jakie ma możliwości dostępu do komputerów, ale może wypróbowywać mnóstwo, setki czy tysiące rozmaitych wariantów i wybierać te z nich, które są z jakiegoś punktu, z jej punktu widzenia najlepsze. I Czyli on mówi o sytuacji, kiedy mamy do czynienia z superinteligencją, która jest na poziomie takim, gdzie Einstein mógłby jej czyścić buty po prostu i to tylko wtedy, kiedy ona śpi w dodatku. Czyli inteligencja, która ma IQ, nie wiem, nie 180, tak jak geniusze ludzcy, tylko ma na przykład IQ 5000 albo 10000. Coś dla nas w ogóle niewyobrażalnego. Pamiętam taki film Barbarella, w którym obciśnięta <grym> w lateksowy kostiumik Jane Fonda walczyła z superkomputerem zwanym Duran Duran. Czy to jest nasza przyszłość? Nie. Na pewno nie. To znaczy, jeżeli doszłoby już do takiej sytuacji, w której trzeba by walczyć z superinteligencją, to na pewno nie mielibyśmy żadnych szans w tej walce. Mniej więcej tak jak, chociaż nie wiem, chciałem powiedzieć, że komary w walce z ludźmi, ale komary w walce z ludźmi są całkiem nieźle sobie radzą ilością. Znaczy, trudno w ogóle sobie wyobrazić, jak taka walka miałaby wyglądać. Trudno sobie też wyobrazić, co sztuczna intel... znaczy dlaczego sztuczna inteligencja miałaby nas zlikwidować. Yy, skoro nie ma emocji, yy, nie ma nawet takiej podstawowej emocji yy, czy, czy, czy instynktu yy, samozachowania. Znaczy, to, to my się staramy ocalić. Sztuczna inteligencja nie ma nic takiego, które, że, że chciałaby się ocalić, ale nie wiadomo, co będzie w momencie, kiedy za te parę. Lat czy paręnaście, kiedy ona będzie znacznie potężniejsza niż dzisiaj właśnie będzie superinteligencją. Co my jej tam jeszcze w międzyczasie wszczepimy i co ona sama, co ona sama sobie wymyśli. Więc może nawet bez emocji uzna, że jesteśmy jej niepotrzebni na przykład. Ale na pewno ta walka, jeżeli by była, to raczej nie, nie, nie myślę, żeby w, w tym momencie, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse. Czy sztuczna inteligencja była wykorzystana już przeciwko Polakom? Przez kogo? Jakie to przyniosło efekty? Nie mam zielonego pojęcia. Być, znaczy Była wykorzystywana przeciwko różnym ludziom, głównie przy pomocy, y, głównie przy pomocy y, y, internetowych różnych przestępstw, a to wyłudzeń pieniędzy, y, a to y, złośliwych wirusów i tak dalej. A Pegasus? Ale... To jest sztuczna inteligencja czy nie? Nie wiem. I różne podobne. Nie wiem. Nie wiem na ile ten system, nie wiem tego, czy to jest, czy, czy, czy on wykorzystuje sztuczną inteligencję. Znaczy na pewno no, do zamiany, do zamiany, no, wykorzystuje w sensie takim, że na pewno, że zamienia głos na tekst. To, to nie jest. Czy, czy wykorzystuje również do, czy wykorzystuje, Czecie nie, to jest głównie szpiegowskie programowanie. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że to jest. Chociaż być może zostało stworzone przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji to oprogramowanie. Dużym takim poligonem doświadczanym dla sztucznej inteligencji, przepraszam, były wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, ale tam to było w miarę prymitywne, tym niemniej sporo tego się pojawiło. Na komputerach milionów obywateli amerykańskich pojawiły się różnego rodzaju ilustracje, filmy. Nie jeszcze nie, nie, nie trzeba było korzystać z deepfaków, tylko po prostu grać na resentymentach czarnej ludności Stanów Zjednoczonych, albo na niechęci do latynosów, na różnych takich właśnie instynktach ludzkich specjaliści od manipulacji internetowych grali i bez wątpienia przyczynili się do zwycięstwa Donalda Trumpa. Czy coś takiego w, w dzisiaj jest w Polsce możliwe? 2016, znaczy rozmaite rzeczy, które były wykorzystywane w tej kampanii, to było lepsze wykorzystanie tradycyjnych sposobów no manipulowania. Natomiast Słuszna Inteligencja, to co ona daje, to daje myślę dwie rzeczy. Po pierwsze, daje możliwość bardzo dokładnego dopasowania przekazu do poszczególnych ludzi, zależnie od tego, jakie poglądy, wartości, emocje nawet ci ludzie mają. No, oczywiście musi najpierw znać je, ale no, są różne firmy, które to, te informacje o nas zbierają. Kwestia, na ile sztuczna inteligencja ma do tego dostęp. To jest jedna rzecz. Natomiast druga, która jest ważniejsza, to jest taka, że te filmiki czy nagrania czy cokolwiek innego, one nie muszą mieć nic wspólnego z prawdą, mogą być całkowicie sfałszowane. Całkowicie sfałszowane. To znaczy, nie tylko mogą być sfałszowane osoby które na przykład publiczne i wkładane im w usta słowa których nigdy w życiu nie powiedziały, ale całe filmiki można zrobić. Jeżeli się chce zrobić filmik czarni podpalają czarni podpalają sklep białego właściciela albo odwrotnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Oczywiście na razie jeszcze można w zasadzie taki filmik rozpoznać, chociaż bardzo wątpię, żeby jak ktoś ogląda to na komórce, był w stanie rozpoznać, że to zrobiła sztuczna inteligencja, a nie że to zrobił a nie, że to jest filmik... No były takie słynne filmiki z Obamą, z tak, tak, Bushem. Tak, tak, to już, innym, to już no i, i, sprzed paru i, lat. To tak, 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 sprzed paru lat i mimo ta to... technologia jest już doskonalsza w tej chwili. Właśnie, tak mimo to, jest, to naprawdę wyglądało, jakby oni to tak mówili i robili jest, tak, różnego rodzaju grymasy. Tak, technologia jest doskonalsza, bar, prostsza, bardziej dostępna również e, i niestety na się, że pięć tak. dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Turcji Pojawił się filmik pokazujący Fiki Miki jednego z kandydatów ultranacjonalisty. Film był deepfake'em, ale ten kandydat podał, wycofał się z wyścigu. Pięć lat wcześniej, przy poprzednich wyborach prezydenckich, też kandydat skrajnie nacjonalistyczny został skompromitowany, wycofał się, bo pokazany był w bardzo podobnej sytuacji. Z tym, że tamto nie było fake'em, tylko było prawdziwe. Natomiast to było fake'em. Jak bardzo jest to niebezpieczne teraz w perspektywie wyborów za kilka miesięcy w Polsce. Wszystko zależy, znaczy możliwości techniczne, czyli wykorzystania sztucznej inteligencji, do tworzenia fejkowych filmików czy nagrań, oczywiście one są, i to są dostępne w zasadzie no, niemal dla każdego. Dla ludzi, którzy się tym potrafią posługiwać, bez problemu będą to potrafili, potrafiliby to zrobić. Natomiast zawsze pytanie jest, na ile druga kwestia to jest, czy są możliwości rozpowszechniania takich filmików. No bo yy, czy, czy ma, chodzi o on, on musi być nie tylko stworzony, ale masowo rozpowszechniony, prawda? To ja panu zacytuję, fałszywe wiadomości rozchodzą się znacznie szybciej niż prawdziwe stwierdzili naukowcy amerykańscy po przebadaniu ponad 100 tysięcy tweetów. Tak. Najgroźniejszą tak. konsekwencją rozpowszechnienia tak. deepfakeów może stać się załamanie zaufania do całego systemu tak politycznego, jeśli tak. nie jest wiadomo, co jest prawdą. Tak. I tu, tu już Pan powiedział, że na wszelki padek nie należy w cokolwiek wierzyć w tej sytuacji? No, ja myślę, że yy, znaczy, jeżeli te deepfake'i rzeczywiście by się rozpowszechniały, nie tylko były tworzone, ale się rozpowszechniały, i nie byłoby sposobu szybkiego ich yy, wykrywania i yy, usuwania, bo one powinny być usuwane też, nie tylko wykrywane, ale usuwane no to może się dojść do sytuacji, że po prostu już w ogóle nie wiadomo, co jest prawdą, co jest nieprawdą. No e, więc właśnie. I rzeczywiście do tego, że po prostu ludzie będą uważać, że wszystko może być nieprawdą, w nic nie będą wierzyć. Tak, ale powiedzmy sobie, jest taka sytuacja. Wychodzi przedstawiciel koalicji rządzącej w Polsce, pan Pipsztycki i mówi jakieś brednie, wypowiada wojnę Rosji. On, tak, on to naprawdę mówi. Po czym dzień później, kiedy wybucha... Mini skandal, bo w Polsce już się do takich rzeczy przyzwyczailiśmy i właściwie nie zwracamy na to uwagi. I on mówi, to był deepfake. No i co pan na to? To nie jest możliwe, przynajmniej na razie. To znaczy, mo mo możliwe, można stwierdzić, yy, można stwierdzić, można że czy coś jest fejkiem, czy, 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 czy coś nie jest fejkiem. Ale czy zwykły odbiorca, a <coughs> przypominam, fałszywe wiadomości rozchodzą nie. się znacznie szybciej niż prawdziwe? Chyba, że deepfake jest zrobiony bardzo prymitywnie. Ale przy no, przeciętnym nawet zwykły odbiorca nie jest w stanie stwierdzić, że to jest fake, a nie, że to jest prawda. Wsadzi pan rękę w ogień za to, że nasze Ministerstwo Cyfryzacji. Nie pracuje obecnie nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do zmanipulowania wyborów październikowych. Nie mam pojęcia. Bo nie wiem, jakie tego Nie mam pojęcia. Tego, te, tego, tego nie, wiem. Tego, yy, nie wiem. Natomiast no, problem też jest taki, to już nie jest problem deepfaków, tylko to jest. A deepfejki się w to wpisują bardzo dobrze. Już Parę lat temu zauważyłem, że nie ma możliwości w tej chwili wymyślenia rzeczy na prima aprilis przez media, która, na którą odbiorcy by się nabrali. To znaczy dowolna rzecz, dowolnie absurdalna, którą się wymyśli, może być jednak prawdziwa. Ponieważ mieliśmy do czynienia z mnóstwem absurdalnych informacji, ja mówię nie tylko o polakach, mnóstwem różnych dziwnych, zdumiewających, absurdalnych informacji, więc ludzie są, kazały prawdziwe, więc ludzie są przyzwyczajeni do tego, że każda rzecz, znaczy, że to, że polityk dzisiaj powie coś kompletnie innego, niż mówił wczoraj, nie jest dla nikogo zaskoczeniem i nie jest sygnałem alarmowym, że to jest deepfake, prawda, bo polityk Niestety. często tak mówi, a potem mówi, moje słowa zostały wyrwane z kontekstu. No, Niezależnie od tego, że nie wie, co to jest kontekst, nawet i, i że słowa nie zostały wyrwane, tylko zostały dokładnie zacytowane. Więc y, ludzie już są, y, można powiedzieć, przygotowani psychicznie na to, że właściwie nie należy specjalnie wierzyć w różne rzeczy, które się, które się widzi. Natomiast jeżeli tych deepfakeów będzie bardzo dużo, no to oczywiście część ludzi, która, która uwierzy, może. Na przykład zdecydować, że jakoś zagłosuje albo nie zagłosuje, a część ludzi zdecyduje, że po prostu w ogóle ma to w nosie, wypiąć się na cały proces demokratyczny. I oczywiście, jeżeli grupa ludzi nie idzie do wyborów, no to nie jest jeszcze problem, natomiast problem jest taki, kiedy ludzie w ogóle mówią po prostu. Cały ten system, cała te dyskusje publiczne i tak dalej, to wszystko to jest gra pozorów. Nie wiadomo, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Nie wiadomo, co politycy mówią i tak dalej. Lepiej by było, żeby ktoś tutaj wziął to wszystko za mordę i wprowadził porządek. Prawda? jak mówiłem, sztuczna inteligencja jest skrojona na miarę… Dyktatur. dyktator. Tak. tak. I to system, na którym Chińczycy pracują od wielu lat. Totalnej inwigilacji, który był niemożliwy kiedyś ze względów technicznych i ludzkich również, bo nie da się, tak jak w Chinach, monitorować przy pomocy ludzi y, miliarda trzystu milionów obywateli, y, to przy pomocy sztucznej inteligencji da się monitorować, znaczy patrzeć na to, co robi miliard trzysta milionów, a nawet 10 miliardów. Może pan się zdziwi, ale pierwszą, y, pierwszym podmiotem, który zastosował rozpoznawanie twarzy i rozpoznawanie emocji na twarzy był Watykan. Dookoła Watykanu już 15, a może nawet więcej lat temu zainstalowano taki system. I to mi na boku powiedział jeden z odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Watykanu pod przysięgą, że nie będę o tym pisał, nie będę o tym zdradzał, ale minęło tyle lat, myślę, że się przedawniło, ale fakt jest faktem, że do Watykanu człowiek, który ma złe intencje, raczej nie wejdzie dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, która wtedy musiała być prymitywna, a dzisiaj zapewne jest udoskonalona. 15 lat temu to musieli być ludzie, którzy oglądali na monitorach to, co się dzieje z tych pięciu kamer czy 10, które tam były. Było 10 osób, które siedziały i patrzyły. Nie było systemu. 15 lat temu nie no, było systemu w się zapalały na czerwono. 15 lat temu nie było systemu, który potrafiłby kota od psa odróżnić na kamerze więc w Watykanie nie mogli mieć nic, nic lepszego. Tak naprawdę cały rozwój sztucznej inteligencji dzisiejszej to się zaczął w 2012 roku. No, w każdym razie przysięgał mi jeden z odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Watykanów, kiedy ja tam jeszcze byłem. Nie, że oni rozpoznawali, to ale to, to, musieli, rozpoznawać, to musieli rozpoznawać ludzie po prostu. To nie jest żaden problem posadzić 10 osób przed 10 monitorami żeby rozpoznawali, czy, czy jest ktoś, kto ma, ma złe intencje. Natomiast aktualne systemy sztucznej inteligencji są w stanie oczywiście nie tylko rozpoznawać ludzi, ale są w stanie rozpoznawać jakoś ich emocje. Rozpoznawać jakość ich emocje. Tak. Zakładając, że całość sztucznej inteligencji obecnie wykorzystywanej w różnych celach to 100, to ile wynosi produkcja deepfaków na te 100? A no, może 2%. Tylko? Tak. A cała reszta? Znaczy, słuszna inteligencja jest wykorzystywana w mnóstwie rozmaitych rzeczy. No no, bo jest wykorzystywana w rozmaitych programach medycznych, gdzie pomaga w stawianiu diagnoz. Jest wykorzystywana przy zarządzaniu wysyłką towarów, na przykład jak te towary, gdzie mają być wysyłane, żeby, to, żeby minimalizować koszty, jest, za, jest wykorzystywana w przedsiębiorstwach najrozmaitszych do zarządzania procesami produkcyjnymi, jest wykorzystywana do analizy danych w naj, najrozmaitszych. Jest wykorzystywana w nauce w tej chwili jest chyba 19 leków testowanych, które zostały zaprojektowane przez sztuczną inteligencję. Yy, testowanych oficjalnie, nie, że tam na boku ktoś sobie coś ten. Właśnie Maskowi yy. dzisiaj czy wczoraj przyznano yy, w Stanach Zjednoczonych prawo właśnie do wykorzystywania sztucznej inteligencji do implantów mózgu. Tak, w firmie Neurolink jego tak, przyznano do, do prowadzenia badań klinicznych. No, masowo <noise> sztuczna inteligencja, jest wykorzy my wykorzystujemy na co dzień sztuczną inteligencję. Jadąc tutaj do pana, korzystałem ze sztucznej inteligencji, bo miałem włączone mapy Google yy, do filtrowania wiadomości, wykrywania spamu na przykład i tak dalej. Dla, dlatego to produkcja deepfakeów to jest jakiś margines. Kiedy ja w spamie znajduję mnóstwo wartościowych. Które, maili, które są do mnie, dla mnie ważne, a potem muszę ich szukać. To odparnię. są te programy, one te, to są bardzo niedoskonałe programy, bardzo prymitywne w tej chwili jeszcze. No, w Gmailu tak jest właśnie i, 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 i często nadawcy piszą, jeżeli ten nadawcy instytucjonalny. Jeżeli ten mail do Ciebie nie doszedł, spraw w... No, w spamie. To prawda, tylko jest trudno sprawdzić w spamie, jeżeli mail nie doszedł. Ta rada wtedy jest trochę... No tak, jak nie doszedł, to nie doszedł. Ale jak doszedł i automatycznie <grym> tak, został tak, przekierowany do spamu. Tak. Także to, to nie jest... to nie, jest, nie są w tej chwili ani problemem społecznym wielkim, ani politycznym jeszcze. ani To, to nie jest podstawowa produkcja nie. sztucznej inteligencji. Ja nawet 2% ten powiedział, że to jest... Ten. Natomiast oczywiście produkcja no, obrazów w w Chinach ja myślę, że to może w być Chinach większy procent. No. Nie, nie myślę. Chociaż było ostatnio właśnie, na, na, ostatnio znaczy dopiero co. Aresztowano człowieka, który wykorzystał technologię deepfake'ów do, do udawania. Zrobienia awatara, czy, czy sztucznej postaci wyglądającej jak prawdziwa, przyjaciela jakiegoś biznesmena, który z nim prowadził rozmowy przez wideo i naciągnął go na przelanie gdzieś kilkuset tysięcy pieniędzy o wartości kilkuset tysięcy dolarów. Czyli ta technologia jest na tyle doskonała, że można udawać czyjegoś przyjaciela, prawda? Ja boję się, że zawalimy samymi dobrymi wiadomościami naszych widzów i słuchaczy. To ja panu opowiem taką historię. W dniu wybuchu II wojny w Zatoce w 2003 roku leciałem samolotem z Paryża do, do Komu, który się znajdował pod stolicą Kataru, Doha. No i kapitan uprzedził, że musimy w związku z wybuchem wojny zmienić trasę, lecieliśmy nad Iranem i potem mieliśmy tylko przeskoczyć przez Zatokę Perską. To kilka minut trwał przelot i kapitan cały czas nas uspokajał, bo wszyscy byli dość podnieceni sytuacją, prawda, na pokładzie tego samolotu i kapitan nas uspokoił, mówiąc, zaraz lecimy nad wody Zatoki Perskiej. Może zobaczą Państwo ślady po rakietach, ale proszę się nie obawiać, te rakiety są inteligentne. I ktoś jakiś Francuz po francusku krzyknął z przodu: A co, jak jedna okaże się głupia? No, to nas nie podtrzymało na duchu. Na szczęście wszystkie okazały się tego dnia inteligentne, ale potem już niekoniecznie. Innymi słowy, Ponad 50 krajów ma już y, roboty bojowe różnego rodzaju latające, pełzające, jeżdżące, fruwające itd. Tak Ale to ich inteligencja jest bardzo ograniczona. To są systemy, które są nastawione pewnie na rozpoznawanie terenu albo na rozpoznawanie określonego rodzaju obiektów. To nie są obi na pewno, to nie są na pewno, to nie jest broń, która sama decyduje. Kogo ma zabijać? Dobrze. W samochodach tych autonomicznych, w których człowiek, prawda, może się przespać, a samochód sam jedzie, komputer musi dokonać wyboru. zbliża się do przejścia na pieszych i idzie wycieczka dzieci. I komputer musi wy... zabić ciebie czy zabić te dzieci. Mm. To jest wybór natury moralnej i to już jest dzisiaj. Y nie wiem, jak te systemy, czy one mają takie, no czy, czy inaczej, nie wiem, czy te systemy podejmują decyzje na takim poziomie. To są systemy, które unikają, muszą. one uni, nie, one, one muszą, one, one muszą unikać, powinny unikać zderzenia z obiektem. I w związku z tym, raczej myślę. Że widząc przechodzące dzieci, system doprowadzi do tego, tak, że. No dobrze, wyskakujące dziecko z autobusu. Tego nie, nie, nie widzą jego kamery. No, jeżeli wyskoczy, to zobaczą. No ale wyskoczy na tyle, że, 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 że hamowanie no, jakoś tam ma bezwładność oczywiście będzie niemożliwe. I wtedy musi dokonać wyboru gwałtownie skręcić uderzyć w mur czy w drzewo. Czy jechać prosto i za... Tak, to jest rzeczywiście, nie mam pojęcia jak to zostanie rozwiązane. Natomiast czyli na co będzie nastawione bardziej, na ocalenie kierowcy czy na ocalenie tego, kogo widzi przed sobą. Natomiast generalnie to, to akurat jest, myślę, bardzo dobra strona sztucznej inteligencji. Wypadków będzie dużo mniej, ponieważ sztuczna inteligencja jest w stanie prowadzić samochody dużo bezpieczniej niż robią to ludzie, bo po pierwsze się nie męczy. Nigdy nie jest zmęczona, nigdy nie zasypia. Nie po wkurza drugie, nie... się na tego, co jedzie obok. Nie? nie wkurza się na tego, co jedzie obok. Po trzecie, nie wysyła SMS-ów i nie rozmawia przez nie sobie ust. Te telefon. <noise> nie, 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 nie przypadkiem <noise> mówię największymi killerami drogowymi są 30-letnie kobiety w Warszawie. przynajmniej No nie wiem. Myślę, że jednak młodzi mężczyźni, którzy szczególnie pod wpływem alkoholu siadają za kierownicą. <noise> Natomiast sztuczna inteligencja no nie pije oczywiście też, i prowadzi bezpieczniej, to znaczy. Dobrze, nie pije. A co jeżeli programista zrobił pomyłkę w algorytmie i wtedy następuje coś, co można nazwać buntem sztucznej inteligencji, albo też efektem właśnie, że sobie dziabnął. No. Nagle zaczyna, nie wiem, jechać z zygzakiem, bo był błąd w algorytmie. Nie ma ta, to, to właśnie na tym polega różnica sztucznej inteligencji i normalnych programów. Tam nie ma algorytmu, który mówiłby, w tej sytuacji masz zrobić to i tamto. Ona myśli, co mam zrobić w tej sytuacji. I podejmuje decyzję na podstawie dotychczasowych doświadczeń, generalnie rzecz biorąc, rozmaitych i oceny, tej, i oceny sytuacji. Więc to nie jest tak, że programista zaprogramował. Jeżeli widzisz taką sytuację, to zrób to i to. Oczywiście, znaczy jest tam możliwość wprowadzania pewnych ograniczeń i, i wprowadzania pewnych norm, pewnych zasad. Natomiast to nie jest tak, że na każdą sytuację jest algorytm, który mówi zrób to i to, albo zrób to i to. Ona myśli, ona rozum, jakoś tam rozumie tą sytuację i w tej sytuacji jakoś musi zareagować. Więc nawet jeżeli, na, nawet jeżeli znaczy w, i też uczy się po prostu, znaczy no, zanim zostanie Program uruchomiony, on się uczy na milionach, milionach przypadków. Uczy się, jak w tych sytuacjach postępować. Jaki dla... jest błąd w algorytmie? Ale nie ma algorytmu. Nie ma, nie ma algorytmu. Błąd w programowaniu. Nie, nie, to mówi pan to samo. Yy, to znaczy, może być oczywiście wprowadzona błędna zasada jakaś. Na przykład, że znak ograniczenia szybkości zostanie potraktowany jako znak. Szybkości minimalnej. I to wydaje mi się to absurdalne znaczy to i, i w procesie uczenia takie błędy powinny, są korygowane. Powinny. Dla, dlatego też nie ma jeszcze ciągle samochodów, które w, znaczy programów, które pozwalałyby na prowadzenie samochodu w każdych warunkach. Tak jak człowiek. Teoretycznie może prowadzić samochód w każdych warunkach, jak już ma prawo jazdy, chociaż myślę, że kierowca, który uczył się jeździć w Radomiu, miałby problemy z jeżdżeniem w Neapolu na przykład. To taki, co się uczył jeździć w Rzymie, też ma problemy z jeżdżeniem w Neapolu, to jest zły przykład. Ale więc to uczenie się jeżdżenia jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i jesteśmy już niedaleko w sumie. Od tego, ale no to są człowiek uczy się przez kilkadziesiąt godzin powiedzmy, zanim dostanie prawo jazdy, sztuczna inteligencja uczy się przez miliony godzin. A czy umie pan tak, tak zrobić, żeby w wyszukiwarce Google pańska książka, dajmy na to, wyskakiwała na, na czele, bo podobno jest całe, cała dziedzina wiedzy, która to robi. Tak, to nie ma nic wspólnego. YouTube, Amazon, to, to, to nie Netflix. ma nic wspólnego ze sztuczną inteligencją. Okay. To, ma, to, to, to Są algorytmy Google'a, które jakoś tam są rozpracowywane i, i się próbuje zrobić, żeby też algorytmy Google'a yy, 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 przechytrzyć. Natomiast yy, chciałbym do początku audycji się, się, się odnieść, do tego, co Pan tam na początku próbował zrobić, zdobywać informacje na mój temat. Pan ją najwyraźniej próbował zdobywać z czata GPT, tak. który nie ma dostępu do internetu. On był wyuczony na zawartości internetu, ale on nie był wyuczony jako wyszukiwarka. On nie był wyuczony i też nie pamięta, bo żeby wiedzieć, kim ja jestem, on musiałby zapamiętać komplet informacji, właściwie z internetu. Prawda? On to nie, nie, nie zapamięta. To jest program. Google wie bardzo dużo na pańskie temat. Ale to nie ma nic wspólnego. A ChatGPT skulnego... nie. Nie, dlatego że ChatGPT, tak samo jak ja pana spytam, czy pan wie coś na temat. Czy pan wie coś na temat Zuzanny Kociubińskiej, to się okaże, że pan nic nie wie na temat Zuzanny Kociubińskiej, chyba że pan zacznie szukać informacji. Chat GPT nie ma możliwości szukania informacji i on nie pamięta całej zawartości internetu. Natomiast jak pan spyta, jak pan spyta Binga, który jest wyszukiwarką opartą właśnie w tej chwili na, na GPT 4. Jak pan, I ma dostęp do internetu. Jak pan spyta o mnie, to on panu powie różne rzeczy na mój temat bez żadnego problemu. Natomiast y, czat GPT był uczony nie jako wyszukiwarka. On był uczony jako system, ja bym powiedział, do pisania, do myślenia, do tworzenia. A, no właśnie, zadałem czat GPT, zadanie y, napisz mi wierszek na temat wiosny. Tak. Matko i córko. No. To tego nawet największy debil w ostatniej oślej ławce siedzący w podstawówce by takiej bredni napisał. No, ma, ma, może, może ma, ma, ma przesyt wierszyk, wierszyków na temat wiosny, może trzeba jakieś bardziej ambitne wydawać, <noise> może po angielsku trzeba, to jest jego podstawowy język, on przecież tłumaczy wszystko z angielskiego no na inne języki, stąd też ten polski nie, nie, nie wychodzi mu tak dobrze. Natomiast no, trzeba po prostu, nie można o, o, oczekiwać, od czata GPT nie można można oczekiwać, że on będzie wiedział różne rzeczy. No dobrze, na bok przed GPT, ale Universal zapowiedział, że będzie zamawiał muzykę do, do filmów, do programów swoich w sztucznej inteligencji. Słuchał pan utworów stworzonych przez sztuczną inteligencję jakieś, one są coś warte. Sam tworzyłem, nawet próbowałem coś tworzyć, ale to już poprzednią wersją programów i one były byle jakie, ale to większość tej muzyki, którą się słyszy, też jest byle jaka, więc nie myślę, żeby to było jakaś, jakaś jak słyszę to, co się dobywa z samochodowych radioodbior, radioodbiorników czy tam innych systemów no tak. głośnikowych, jak podjeżdżają koło mnie na światłach z otwartymi butsami. Yy, tak, to buc. głównie właśnie słychać właśnie słychać bas. Ta muzyka jest taka sobie, będzie pewnie lepsza, bo trzeba patrzeć na, 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 na tą sztuczną inteligencję, może ja jeszcze wrócę do czegoś. Jest taki stary żydowski dowcip, jak poszło małżeństwo do cyrku i tam różne rzeczy pokazują w tym cyrku, no i w końcu wychodzi dyrektor i mówi, a teraz Pokażemy Państwu cud, pokażemy Państwu psa, który na, na, na skrzypcach zagra kancone bacha. No i rzeczywiście wychodzi, wychodzi pies na dwóch łapach, trzyma w ręku skrzypce i zaczyna grać kancone bacha. Mąż pochyla się do żony i mówi, ale Paganini to on nie jest. Sztuczna inteligencja, którą my widzimy dzisiaj, tak naprawdę według tych zasad robiona, pojawiła się w 2012 roku dopiero. Ma 11 lat. My patrzymy na to, jakby ona miała 100. Ona to jest tak, jakbyśmy oczekiwali od, mówię, dziesięciolatka, żeby nam stworzył teorię względności. On jeszcze jej nie tworzy. Za parę lat będzie potrafił. On na razie potrafi zdać egzamin magisterski bez najmniejszego problemu. Potrafi zdać egzamin na lekarza bez najmniejszego problemu. Potrafi zdać egzamin na dyplomowanego biegłego księgowego. Potrafi zdać egzamin MBA równie dobrze albo lepiej niż większość zdających. Potrafi zdać egzamin na prawnika w Stanach Zjednoczonych równie dobrze albo lepiej niż większość zdających. Dzisiaj, już dziesięciolatek, za pięć lat będzie potrafił zdawać te egzaminy dużo lepiej niż ktokolwiek inny. Będzie potrafił robić rzeczy, których my, tylko geniusze potrafią robić tak naprawdę. Więc i wyszukiwać informacje, i tworzyć wierszyki na temat, na temat wiosny przypuszczalnie, i tworzyć muzykę, i tak dalej, i już dzisiaj, radofna, potrafi, tak. już dzisiaj potrafi, może w wierszach nie jest bardzo dobry, <laughs> nie, nie, ale nie teksty jest. potrafi tworzyć, wpisy na tak. bloga potrafi tworzyć, hasła reklamowe potrafi tworzyć. Obrazki najrozmaitsze potrafi tworzyć, i to na poczekaniu po prostu. Jak nie podoba się panu wierszyk, który on stworzył, to można go poprosić, żeby stworzył 500 takich wierszyków i może wybrać lepszy. Poprosiłem go o kilka kolejnych, każdy kolejny był By gorszy, był gorszy, od, gorszy od, tak. od, od poprzedniego. Ale to trzeba poczekać jeszcze ze dwa lata. <coughs> może pięć. Może pięć. To teraz zadam panu kluczowe. Dla mnie pytanie dla państwa podejrzewam też, więc proszę nastawić uszu. Sprzeda nam pan patent, jak dzięki sztucznej inteligencji więcej zarabiać? Nie sprzedam, znaczy, ale to głównie ale to po cichu, po programie, nie, przynajmniej mnie. Nie, no. nie, to z powodu nie. lenistwa, bo tak. mi się nie chce tego w, w to zaglądać, ale są e, e, już, widziałem artykuły i to bardzo poważne. W jaki sposób została wykorzystana sztuczna inteligencja, żeby wie więcej Ale Zanim została, powstała sztuczna inteligencja, to już były te algorytmy, które wyszukiwały właśnie ruchy giełdowe tak, i automatycznie tak, miały jakiś tak, budżet, tak, albo tak, sprzedawały, tak. albo kupowały. A czym się to różni od tego, co teraz robisz sztuczna inteligencja, bo były tego typu eksperymenty i w ciągu tygodnia jeden właśnie z tych eksperymentatorów ze 100 dolarów początkowych miał 25 tysięcy. Więc są, są yy, zdaje się, że są, znaczy na pewno są wykorzystywane programy sztucznej inteligencji do gry giełdowej, ale yy, no, takie <Ky�> najprymitywniejsze, jak zarobić, po prostu napisać przy pomocy sztucznej inteligencji książkę i ją sprzedawać na Amazonie. I ileś osób już takie rzeczy robi i sprzedaje. Może to nie są wybitne książki, może to nie są wybitne pieniądze, ale nic nie stoi na przeszłości, ponieważ Nasz wysiłek przy tym jest zero, właściwie ludzki wysiłek jest zero, a nawet jak się zarobi 50 dolarów przy wysiłku zero, no to jak się będzie miało 100 takich wysiłków, to się zarobi już sumę godną, jak mówił Ernest Kalski kiedyś, godną zainteresowania każdego prawdziwego dżentelmena. No. Twórczość to jest oczywiście rzecz, napisanie scenariuszy, Scenariusza do filmu. No, sztuczna inteligencja może wygenerować miliony pomysłów. Ale... Dobrze, a czy możemy się spodziewać, że w perspektywie, no może nie naszego życia, ale życia naszych dzieci. Naszego życia. To bardzo wyraźnie chcę powiedzieć. Mówimy o perspektywie kilku albo kilkunastu lat. Dobra, młody człowiek ma zawsze inną perspektywę. Ale ma to... 68 lat. No właśnie, mówię, właśnie, młody człowiek. Na inną perspektywę, ale ale czy któregoś dnia będziemy mieli yy, sztuczną inteligencję za prokuratora, za sędziego, będzie oceniał nasze będzie oceniała nasze uczynki i wydawała na nas wyroki? Jeżeli będziemy sobie tego życzyli, to tak. A będziemy? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Yy. A jeżeli pyta pan czy będzie miała takie możliwości, żeby to możliwości analizowania bycia asystentem prawnym w tej chwili są i są wykorzystywane programy przez kancelarie prawne pewnie nie w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych na pewno do analizy przypadków czy do oceniania czy do oceniania winy albo do oskarżania. Myślę, że tak. I teraz z tym, że. I wtedy temida rzeczywiście będzie ślepa? Temida będzie ślepa, jeżeli będziemy chcieli, żeby była ślepa. Ponieważ na przykład w Stanach Zjednoczonych jest. No i to yy, 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 znaczy, no nie wiem czy ruch to może źle powiedziane, ale to jest powszechne uznanie, że sztuczna inteligencja jest uprzedzona, że ona jest stronnicza, bias to się nazywa. Na przykład, że rzadziej kredyty dostają czarni niż, niż, niż biali. No, czarni dostają rzadziej kredyty nie dlatego, że sztuczna inteligencja nie lubi czarnych, a lubi białych, tylko dlatego, że na podstawie danych, którymi, które zostały do niej wprowadzone, a te dane dotyczą realnych realnych kredytów, okazało się pewnie, że Czarni gorzej te kredyty spłacają. Tak samo jeśli chodzi o, o przestępstwa. Na przykład, że są programy, które mają pomagać w decydowaniu o tym, kto może iść na zwolnienie warunkowe, albo komu dać, kogo zwolnić za kaucją. No i też się okazało właśnie, że jest uprzedzona wobec, wobec czarnych. No ale to znowu, znaczy nie dlatego, że została tak zaprogramowana, tylko dlatego, że takie były dane, dane realne. Więc może się okazać, że nie będziemy chcieli nie będziemy chcieli mieć ślepej temidy, ponieważ się okaże, że ona na podstawie tego, co, co dotychczasowych doświadczeń uzna, że ten akurat oskarżony stwarza większe zagrożenie jako recydywista i trzeba mu dać ostrzejszy wyrok, żeby siedział dłużej w tym więzieniu. no I się może okazać właśnie, że, na przykład, że to jest jakaś kategoria ludzi, nie wiem, ze względu na rasę albo miejsce zamieszkania albo, albo coś innego. Więc natomiast ja myślę, że jeżeli się okaże, że sztuczna inteligencja jest w sumie bardziej sprawiedliwa niż, niż, niż ludzie. Na przykład z badań wynika to wielokrotnie było, że osoby, które są ładne, są lepiej traktowane. Zawsze, inaczej. Tak. Mają więcej zarabia, ale w sądach są. są no, łatwiej ma pracę i łatwiej, tak dalej. Tak. Ale w I sądach, sądach też, na przykład tak. lepiej być ładnym, czy ładną, dostaje się mniejszy wyrok wtedy. Tak jesteśmy skonstruowani po prostu, że mamy gdzieś w głowie, że jakoś nam się łączy, że jak ktoś jest ładny, to jest dobry, a nie. A sztuczna inteligencja rozróżnia, czy jesteśmy ładni, czy brzydcy. E, 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 może rozróżniać, oczywiście, rozróżnia. Ta, jeżeli będziemy chcieli, to będziemy to potrafili zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o. Y, postępowanie sądowe, to przypuszczalnie nie, nie, nie będzie się tym zajmowała, natomiast na pewno będzie w stanie stwierdzić, czy kłamiemy, czy mówimy prawdę. Znacznie lepiej niż, niż przy na wykrywaczu tak? na, na kłamstwa. Za ile lat będziemy mieli premiera sztuczną inteligencję, ministrów sztuczną inteligencję? To wszystko zależy od, tak naprawdę od nas. Znaczy, zależy, jedna rzecz to są możliwości techniczne, czy możliwości mentalne, umysłowe sztucznej inteligencji? Druga. Nie będą gorsze od większości polityków. Nie, nie, nie no nie, ale druga, to, czy my jako społeczeństwo będziemy chcieli, czy, czy do jakiego stopnia będziemy chcieli pozostawienie decyzji w rękach sztucznej inteligencji, na rozmaitych decyzji. Właśnie począwszy od decyzji, komu, komu dać kredyt, a skończywszy na decyzjach, jakiemu krajowi wywołać wojnę albo czy, wy, czy wywołać wojnę, prawda? Więc jeżeli ja mogę tylko, znaczy, jeżeli chodzi o te możliwości, możliwości umysłowe, czy poznawcze, jak to się mówi, elegancko, to pan, pan mnie pyta o tak naprawdę osiągnięcie przez sztuczną inteligencję poziomu tego AGI, czyli ogólnej sztucznej inteligencji, czyli naszego. Ja bym stawiał, że to jest 5 lat. Mniej więcej. Pi razy oko, plus, minus dwa lata. To tutaj wprowadzę wątek polski. Co prawda to był... Yy, tak, nie? To zresztą, zresztą był Polak, tak. I z, nasz wspólny znajomy z kontynentu, że zadał pytanie sztucznej inteligencji o yy, artykuły naukowe, dość, dość wyrafinowane, yy, gdzie można je znaleźć i, i są. I dostał listę. Dostał listę dziesięciu tekstów naukowych z przypisami, z cudami, ze wszystkim tym, co każdy dobry uniwersytet czy każda dobra biblioteka uniwersytecka posiada. Sprawdził. Wszystkie były wymyślone. Żaden nie istniał naprawdę. Sztuczna inteligencja kłamie i w związku z tym może zostać polskim premierem już dzisiaj, bo różnicy nie odnotujemy. <śm> <śm> e znaczy. Nie, nie, nie możemy mówić, że sztuczna inteligencja kłamie. Możemy mówić, że, no, że ma Nie, no, no, nie, nie, wymyśla możemy, sobie. Nie, nie, bo to tak jakby powiedzieć, że, że wszyscy ludzie kłamią. Yy, mo możemy <coughs> powiedzieć, że ten program sztucznej inteligencji kłamie. No, a chyba ten na, program na Nie, nie. To. Bardzo to beta, tak. Tak, bardzo to jest możliwe. Bardzo to jest możliwe. Sam miałem takie doświadczenia. Sam miałem takie doświadczenia. Sztuczna inteligencja, te programy sztucznej inteligencji te, 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 te wielkie modele językowe typu właśnie GPT. One z jakichś powodów nie, nie mają nałożonego takiego filtra, który powinny mieć nałożony. Mianowicie, że jak nie wiesz, to powiesz, że nie wiesz. A one się zachowują bardzo po ludzku. One się zachowują, tak jak człowiek no, jak, Mówię, że móg, móg, dobrze, jak mógłby zostać. Bo... Zna, pan, zna pan ze szkoły doświadczenie. Znaczy, zna pan. Wszyscy znamy taką tą, tą, że jak nauczyciel pana pyta, pan nie wie, co należy odpowiedzieć, to pan coś zmyśla. Prawda? No, lepiej coś zmyślać. Nic powiedzieć nie wiem. To chyba trzeba zaprogramować, to żeby. Tak, i mo, mo, można oczywiście to mo, można jakoś. To ktoś to zrobić. siedział przy komputerze i mówi, jak nie wiesz, to zmyślaj. Tak, tak. Nie, nie, nikt tak nie mówił. Po prostu <laughs> tylko mówił, y, y, te systemy mają, y, 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 mają takie polecenie, odpowiedz na pytanie. Odpowiedz na pytanie po prostu. Więc ona się stara odpowiedzieć na pytanie, ta sztuczna inteligencja. A że. No, no tak, się ale bardzo. efekt jest w miarę katastrofalny. Nie? Efekt jest katastrofalny, oczywiście. I, I to jest do wyeliminowania. Myślę, że. To, I to, to już jest eliminowane. Myślę, że to będzie wyeliminowane bardzo szybko. Na, natomiast na pewno na, na razie należy bardzo, bardzo ostrożnie podchodzić do tego, szczególnie co co o czat GPT mówi. Chociaż już więc Bing myślę, już jakieś ma ograniczenia w tym zakresie. Ale tak, znaczy trzeba bardzo uważnie sprawdzać, bo to, że coś dobrze wygląda, to nie znaczy, że to jest prawdziwe. To teraz prostsze pytanie. Dlaczego prognozy pogody się nie sprawdzają i jakie są zdolności yy, sztucznej inteligencji przewidywania przyszłości? Generalnie. Prognozy pogody się nie sprawdzają. Znaczy jakoś, dużo się zmiennych? Jakoś, się nie, jakoś się sprawdzają, ale na krótki czas, ale to po prostu no to jest... to taki cwany, to ja też jestem, że popatrzę, zobaczę idzie chmura, nie, 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 będzie ale to, padać, nie? nie? To... Krótki czas, czyli na dwa, A trzy dni. A już góral to ho, ho. Dwa, trzy dni, nie, mówię. One są i tak lepsze niż były. Za dużo, tak, za dużo zmiennych jest, za dużo zmiennych, które nawzajem na siebie wpływają. Nie, nigdy się nie zajmowałem tym, czy sztuczna inteligencja jest, ale na pewno jest jakoś tam wykorzystywana do, do, do prognoz i pewnie będzie wykorzystywana w znacznie większym stopniu niż w tej chwili. Być może, no tak. Na, natomiast no to jest super. Czy, czy może być wykorzystywana do przewidywania przyszłości? W jakimś zakresie tak, na, na, ale to, to jest coś tak. Determinizm historyczny trzeba jej bić w pamięć, tak? <laughs> Przewidywanie przyszłości, Problem z przewidywaniem przyszłości jest między innymi taki, że w przyszłości pojawiają się wydarzenia, których nie było w przeszłości i które zmieniają, y, zmieniają dynamikę tego, co się dzieje. Takim wydarzeniem, na przykład, najprostszym jest wynalazek, prawda? Świetne przewidywania przyszłości dokonywane w latach 90. nie brały pod uwagę wynalezienia sieci społecznościowych ani smartfonów. Czy nie brałyby pod uwagę, prawda? Bo trud, no, gdyby brały pod uwagę, to od razu można by je wymyślić. Te, że zostałyby wymyślone, prawda? I nagle mamy sieci społecznościowe, które kompletnie zmieniają cały świat, prawda? Mamy smartfony, które kompletnie zmieniają zachowania ludzi i interakcje między ludźmi i tak dalej tak dalej. Dlatego Systemy sztucznej inteligencji będą w stanie przewidywać pewnie, czy są w stanie przewidywać, nie wiem, bo, bo też nie czytałem o tym yy, przyszłość pod warunkiem, że ona będzie miała te same składniki, co teraźniejszość, co jest dosyć absurdalne, to tak, znaczy, tak. ponieważ to czego się nauczyliśmy, to właśnie najważniejsze zmiany polegają na pojawianiu się nie, nie, nieoczekiwanych, nieoczekiwanych rzeczy, prawda? Yy, to takie, no nie wiem, no nieoczekiwaną rzeczą. Idąc w trochę inną stronę, przykład historyczny, trudno było przewidywać. W 2014 roku pojawienie się trzy lata później bolszewików, którzy, którzy stanowili partię po prostu kanapową w zasadzie, którzy zaczną za trzy za lata przeprowadzą rewolucję i zdobędą władzę nad jedną szóstą świata, prawda? Przy wykorzystaniu deepfake'a, ponieważ byli mniejszością, to się nazwali bolszewikami, bo ten organ swój najbardziej wiem, to, kłamliwy nazwali nazwa prawdą. Prawda. Tak. To, to nie, nie wiem, czy to był deepfake, czy to po prostu była kompletna bezczelność. Tak, a tę bezczelność to bezczelność, opisywał już Homer w tak, Wiliadzie, tak, prawda? Tak, ale no w, 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 więc, <laughs> no, takie rzeczy, prawda? Znaczy, to, to się pojawia niespodziewanie i, i tego sztuczna inteligencja nie jest w stanie przewidzieć. To już teraz najpopularniejszym lekarzem świata jest Google. Tak, e, tak. A za pięć lat prawdopodobnie lekarz pierwszego kontaktu będzie zupełnie niepotrzebny dzięki sztucznej inteligencji. To prawdopodobny scenariusz? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Co ma i dobre, i złe strony, oczywiście. To znaczy, że że będziemy pewnie w sumie my, znaczy będziemy pewnie w sumie lepiej diagnozowani, ale lekarze będą mieli więcej czasu na rzeczywiście zajmowanie się ludźmi, którzy mają poważniejsze problemy niż, niż dosyć banalne, prawda? No ale sam pan powiedział, że egzaminy doktorskie zda dzisiaj już Sztuczna Inteligencja. Tak, tak. O, tak, tak, tak bo ma tak. taką bazę wiedzy na temat chorób i To nie chodzi o ba nie? bazę wiedzy, to jest, na, te egzaminy nie polegają na, 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 tylko na tym, żeby przypomnieć sobie. One wymagają wnioskowania, one wymagają tak. myślenia. I Sztuczna Inteligencja jest w stanie to robić, ale jednocześnie, tak jak czytałem, w Potem w praktycznym działaniu zdarza się, że się myli dosyć radykalnie, że się myli dosyć radykalnie. Ale to tak samo niestety jak z lekarzami. To znaczy, że lekarze też się często mylą dosyć radykalnie. Yy, yy, więc yy, tak, znaczy. Ja to widzę, to znaczy zalety tutaj sztucznej inteligencji, widzę w, w, w tym, co Pan mówi, w diagnozowaniu, powiedzmy, lekarzem pierwszego kontaktu, jest taka, że nagle miliardy ludzi na świecie, którzy nie mają dostępu do lekarza pierwszego, drugiego, trzeciego, ani zerowego kontaktu, będą mogli być zdiagnozowani. Częściowo przynajmniej, mając smartfona. Teraz prawie wszyscy mają smartfony wszędzie, prawda? Więc... No, ta, ta opieka lekarska w skali globalnej na pewno się niesłychanie, niesłychanie poprawi. No tak, ale już teraz, bez udziału sztucznej inteligencji z udziałem rządowego programu, ja nie mogę sobie zrobić piątego szczepienia na COVID, dlatego że system rządowy nie generuje skierowania dla mnie i żaden się, nikt się nie podejmie, bo będzie odpowiedzialny, że zrobi mi piąte. Na dodatek czwarty robiłem za granicą, więc już po prostu mam przechlapane. Już mnie nikt nigdy nie zaszczepi w tym kraju i to nie tylko sztuczna inteligencja, tylko zwykły stary program komputerowy rządowego no. centrum antykowidowego, czy jakkolwiek to się nazywa. No więc no, ale to, jest, to, to właśnie nie ma nic wspólnego ze sztuczną inteligencją. Pytanie, czy sztuczna inteligencja potrafiła. Nie pogorszy nam tej właśnie. Usiłowałem wejść parę dni temu do, yy, do Wilanowa, do parku Wilanowskiego. Mam legitymację dziennikarską i szedłem tam w celach zawodowych. Porobić zdjęcia i tak dalej. Ale nie miałem komu pokazać, bo były tylko automaty. Innymi słowy, już w tej chwili jesteśmy ofiarami idiotycznych automatów biletowych tak, ale to... czy jakichkolwiek innych nie tak, da ale... się z nimi dyskutować, tak, ale to, to... a sztuczna inteligencja no to podniesie na wyższy poziom. Będziemy, a... gdzieś się coś zatnie, co jest z nami związane i tak, jesteśmy te, te, po prostu... To prawda, ale systemy podejmowania dżursz, decyzji, tak. takie jak właśnie te, te skierowanie na szczepienia na COVID albo wpuszczanie tam gdzieś do parku, to są systemy, które ze sztuczną inteligencją nie mają nic wspólnego. One, ma, one są właśnie algorytmy, które są na zasadzie takie: jeżeli to i to, to to i to. Jeżeli jest taka sytuacja, to takim ma być rezultat tej sytuacji. Systemy sztucznej inteligencji są. No, ale zasadniczo dużo zasadniczo bardziej... na tym się opierają tradycyjne programy tak, komputerowe. Tak, dokładnie. Niemniej no, no... różnica ze sztuczną inteligencją polega na tym. Dobrze, weźmy taki ten COVID, bo to jest dobry, do, 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 dobry przykład. Systemy sztucznej inteligencji, jakość ich działania zależy w zasadzie od trzech, od dwóch czynników. Od, od tego, jaki to jest model sztucznej inteligencji, jak, jak bardzo rozbudowany ten model jest, i druga rzecz, czyli w skrócie, jak, do, jak dobry ma mózg, i druga rzecz od danych, na których się uczył. Pan może być geniuszem, ale jeżeli, jeżeli ma pan tylko określony rodzaj danych, to, jeżeli pan będzie miał inną sytuację, do której te dane nie mają żadnego ten, w, w, odniesienia, to nie będzie pan nic potrafił z tym, nie, nie będzie pan nic potrafił z tym zrobić, prawda? Jest pan geniuszem, ale ma pan dane tylko na temat hydrologii, to nie będzie pan... Ale to, co pan no, mówi, no, umiał... to popiera moją tezę, że sztuczna inteligencja nam tylko utrudni życie. Nie. dlatego, że sztuczna inteligencja, która miałaby podejmować decyzje na temat szczepień COVID-u, powinna być nie tylko mieć odpowiednio duży i sprawny mózg, ale powinna Powinna być wyuczona na danych, które mówiłyby, jaki jest związek szczepień covid z dobrostanem, z zachorowaniami późniejszymi, z ryzykiem, z ryzykiem powikłań, itd., itd. Jeżeli te dane by, byłyby odpowiednio dobre, to ona by podejmowała decyzje indywidualne. Nie byłoby takich. Sytuacji, że jak pan miał cztery szczepionki, to pan nie może dostać piątej. Byłyby pewnie sytuacje takie, że część osób by dostawała czwartą, i piątą, i szóstą, być może. Część osób by dostawała tylko dwie, powiedzmy. A część osób byłaby informowana, że istnieje spore ryzyko, że jeżeli się zaszczepisz po raz piąty, to, to i tamto, albo że lepiej, żebyś poczekał jeszcze dwa miesiące na kolejne szczepienie. Czyli decyzje podejmowane przez sztuczną inteligencję w takiej sytuacji powinny być znacznie bliższe decyzjom podejmowanych przez niesłychanie bystrego i dobrze znającego No rzecz i człowieka. słowo powinno. Powinno. No, wszystko zależy od tego, jakie systemy będziemy dopuszczać do działania. Nie ja... przekonał mnie pan. Ale niech pan powie w takim razie, bo Andrzej Koraszewski pisał, że pan z wielkim entuzjazmem pisał o czymś, co się nazywa CRISPR Cas9, to należy z angielska wymówić, ale mi się nie chce. Pan wie i niech pan powie, co to jest, bo to może być rewolucja w. Ale to nie ma nic wspólnego ze sztuczną inteligencją. To była inna, inna rzecz, która mnie fascynowała, i to jest sposób na to, żeby modyfikować, modyfikować to teraz już różne rzeczy, ale oryginalnie, żeby modyfikować DNA, wpływać na to, w jaki sposób DNA u ludzi czy u innych organizmów jest zbudowane, czyli na przykład modyfikować wady genetyczne. Krótko mówiąc, które, które mamy, a w przyszłości być może. Pop... Czyli nie w przyszłości, no, na przykład modyfikować, modyfikować na przykład zboża, albo gatunki ludzkie, albo. Yy... I tutaj od razu mi przychodzi RER Karola Czapka do głowy, <laughs> że produkujemy ludzi, ale na tyle głupich, że mają tylko robić stąd dotąd i absolutnie nic więcej. Więc modyfikacja, eliminacja błędów genetycznych i wad genetycznych ludzi ze schorzeniami różnymi to jest jedno, ale można dać ten sam klucz, wytrych jakiemuś złoczyńcy, który. Jeszcze nie można. Na szczęście jeszcze nie można, ponieważ nie wiemy w jakim stopniu które geny wpływają na to że jesteśmy posłuszni albo nieposłuszni, że jesteśmy bystrzy albo niespecjalnie bystrzy, to jest bardzo, bardzo skomplikowane. Natomiast no, ta rewolucja genetyczna, która też się zaczęła w 2012 roku, ona no, doprowadziła już do rozmaitych, bardzo pozytywnych rzeczy, to znaczy głównie do stworzenia różnych odmian, Roślin, które są, mają różne pożądane przez nas cechy do eliminowania pewnych chorób genetycznych już w tej chwili są dopuszczone pewne kuracje. Jest kilka dopuszczonych już kuracji, właśnie zmieniania genów, które mają tam wyelimi wyeliminować jakieś no, choroby. Więc no, to jest. Bardzo przyszłościowe, ale też bardzo trudne, też, no bo też próby trwają. To się wolniej rozwija niż sztuczna inteligencja, bo próby wymagają dużo dłuższego czasu. No tak, ale lat. moderna do końca tego, tej dekady, czyli w przeciągu najbliższych siedmiu lat, wprowadzi dzięki mRNA tak dobrą. Taki dobry system terapii, który nas wyleczy z większości chorób, a zwłaszcza z raka. Wszystkich rodzajów raka. Wprowadzi ponieważ... albo nie wprowadzi, znaczy zobaczymy. No, yy, yy, takie są nadzieje. Yy, natomiast te wszystkie badania, yy, ba, ba, badania kliniczne generalnie w medycynie trwają bardzo długo, to trwają lata, trwa latami. No, to na tyle długo trwa już w tej chwili taj, te, 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 te ich eksperymenty i przyspieszenie w tej dziedzinie jest tak wielkie, że oni z yy, znaczy, że dzisiaj to już jest stosowane z ogromnym powodzeniem a stóp procentowym, tylko że to kosztuje dzisiaj setki tysięcy, jeśli nie miliony tak, tak. dolarów, a ale to kosztowało oni kilkadziesiąt tak, to, 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 dolarów. To, to, to oni co oni robią, to, 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 to MRNA to nie jest yy, no tak, yy, to, tak. yy, to, to samo. To jest yy, coś inne. Znaczy postęp w biologii jest ogromny, jest, jest gigantyczny i sztuczna inteligencja będzie też pomagać w tym na pewno. Jak mówię, bo, 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 bo tam, gdzie jest dużo danych, sztuczna inteligencja jest fantastyczna do znajdowania wzorów w, w tych danych i wymyślania, jak te dane u, ustawić inaczej, żeby mieć pewne pożądane przez nas wyniki. Więc ten postęp w biologii jest ogromny, tylko że on. I, i, i się dokonuje wolniej niż przy pomocy sztucznej inteligencji, bo tam możemy z dnia na dzień wprowadzać zmiany w sposobie, w jaki ona się uczy, albo dodawać jej nowych materiałów. Natomiast no, w biologii to jest naturalny cykl biologiczny, prawda, rozwoju organizmu, jego życia i tak dalej. Nie mówiąc o ograniczeniach związanych z badaniami nad ludźmi. No dobrze, to na zakończenie Wojt wątku sztucznej inteligencji prawie. Chcę prosić pana, by się pan ustosunkował. miesiąc temu mniej więcej informatyk Jaron Lanier opublikował w New Yorkerze artykuł, dowodzący, że sztuczna inteligencja nie jest inteligentna, i ten artykuł kończy się apelem: pomyśl o ludziach. Ludzie są odpowiedzią na problemy bitów i bajtów. Nie czytałem tego artykułu, ale to jest. Yy, yy... Według mnie to to jest y, 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 znaczy stwarzanie, pozor, znaczy wszystko jest kwestią definicji, co nazwiemy inteligencją. Y, jak nazwiemy tak, można zawsze tak y, y, po powiedzieć, że to nie jest jeszcze inteligentne i to jeszcze nie jest inteligentne i to jeszcze nie jest inteligentne i to. Natomiast tak naprawdę no to jest, myślę, próba zachowania takiego poczucia, że my ludzie jesteśmy wyjątkowi, nic mądrzejszego od nas się nie stworzy i zawsze będziemy królami stworzenia, co ja uważam, że jest bzdurą po prostu, ponieważ dzięki naszej właśnie wyjątkowości i wspaniałości i naszemu rozumowi tworzymy właśnie, jesteśmy w procesie tworzenia czegoś mądrzejszego od nas. No właśnie zauważył pan że w ciągu ostatniego stulecia średnia IQ nie w stulecia od 1960 roku yy, średnia IQ Europejczyka spadło o dwa punkty Innymi słowy my głupiejemy aż sztuczna na mądrzeje. sobie, spadki o 2 punkty nie trzeba jeszcze naczy, porównywanie to. znaczy to. dzisiaj prawdopodobnie Student matematyki by nie rozwiązał zadania maturalnego z 1925 czy 1930 roku. Tak. Tworzymy coś, co jest od nas mądrzejsze. Czy nazwiemy to inteligencją, czy nazwiemy to mądrością, czy nazwiemy to y, 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 zdolnościami I poznawczymi. Czy ludzie będą manipulowali mądrą, sztuczną inteligencję. Ja myślę, że odwrotnie. Z tego będzie Ja Myślę, że odwrotnie. Nie ma żadnego powodu, żeby. Znaczy, głupi. Znaczy, no. No znowu to nie, nie, nie chcę już wchodzić no w te niebezpieczeństwa. zwłaszcza w krajach bliskich nam, naszemu sercu, jest taki sobie. Umówmy się, znaczy, może się nie umówmy, ale mu musimy sobie zdać sprawę z tego, że tworzymy coś, co nie miało żadnego precedensu i nad czym najprawdopodobniej nie będziemy mieli kontroli. Tworzymy geniusza. Jak ja napisałem, tworzymy Boga. Czyli tworzymy program, który jest na tyle, na ile może być wszechwiedzący i za chwilę też będzie z naszego punktu widzenia niemal wszechmocny, bo będzie miał dostęp do wszystkich komputerów na świecie. A przez, wszystkich satelitów, przy, wszystkich. Wszystkich satelitów, wszystkiego wszystkiego, 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 prawda? Eee, no jeszcze nie do naszych mózgów bezpośrednio, ale będzie a. znał sposoby manipulowania nami. Pytanie, czy będzie chciał, czy będzie umiał, czy będzie w ogóle czy, yy, 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 chciał, yy, czy, 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 czy będzie dążył do tego, żeby na nim manipulować, czy będzie się starał to robić, czy też będzie nam posłuszny. Jeżeli będzie nam posłuszny, czyli będzie takim bogiem posłusznym yy, yy, ludziom, yy, a odwieczna. Cecha ludzi jest taka, że wierzą, że bogowie będą nam posłuszni i algorytm, przy pomocy którego za, za, staramy się zapewnić sobie to posłuszeństwo, się, na, się nazywa modlitwa albo rytuał. Y więc być może będzie tak, rzeczywiście, że ludzie będą w stanie tą sztuczną inteligencją kierować i używać jej do celów, które będą chcieli. A sztuczna niezależnie od tego, jaka będzie różnica poziomów inteligencji ludzi i sztucznej inteligencji, a sztuczna inteligencja będzie się dawała kierować i działała wyłącznie dla naszego dobra. I bardzo możliwe, że tak będzie. Pytanie: do jakich celów będziemy tej sztucznej inteligencji wtedy używać? Czy może pan ad hoc przytoczyć przykład wielkiego wynalazku, wielkiej rewolucji technologicznej, który wcześniej czy później nie obrócił się przeciwko ludziom? No, elektryczność. Fotele elektryczne mamy. No tak, ale to jest margines. Może margines, jak ja na nim siądę, to no tak, akurat to, będę A, no, ale to. Wcale nie tym zainteresowany. E, e, chodzi jakby o skalę, prawda? Znaczy, o 99% jest pozytywne, a 1% jest negatywny. No, Natomiast... Dzieci pakują palce w kontakt w dalszym no Tak, ja ta sam tak pakowałem tak w dzieciństwie, no także no 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 wiem właśnie, o czym pan mówi. Tak. Ze sztuczną inteligencją jest gorzej, to znaczy to, ponieważ ona ma dużo większe na wejściu już na początku tak, możliwości potencjał, tak. po, potencjał działań negatywnych, rozma skutków negatywnych, o których też tutaj trochę, troszkę mówiliśmy, ale nie wszystkich, jest ich dużo więcej, ma ogromny potencjał pozytywny. No to tak jak Bóg, no. znaczy, że może i tak, i tak, no. może nas nagrodzić i może nas ukarać. Nie, nie wiemy. Tej, w tej chwili jakoś umiemy sobie radzić z takimi bożkami, można powiedzieć, yy, które stworzyliśmy, które mają bardzo ograniczone w tej chwili możliwości, ale już właśnie jak na przykład te fejki robią coś negatywnego, albo właśnie jak te programy, które tworzą nowe leki robią coś pozytywnego. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby stworzyć naprawdę Boga i to. to, to, to tak to, robią nowe Boga. leki i robią nową broń chemiczną. Pewnie robią, nowo, pewnie robią nową broń chemiczną i biologiczną. Bardzo jest to możliwe, a jeżeli nie w tej chwili, to pewnie będą w stanie robić to, robić to w przyszłości. Ja nie wiem, co należałoby w tej sytuacji zrobić. Nie wiem, czy wiem, że nie ma w tej chwili możliwości ani ograniczenia, ani kontrolowania tego, jak sztuczna inteligencja jest rozwijana. Być może jeżeli politycy na świecie dojdą zgodnie do wniosku, czy w głównych, w głównych krajach, powiedzmy, dojdą do wniosku, że można, że powinno się te, te, to, to kontrolować, i bardzo różni mądrzy ludzie wymyślą, w jaki sposób to rzeczywiście kontrolować skutecznie, co jest niesłychanie trudne, to być może ten rozwój da się jakoś, jakoś skanalizować, da się, da, da, da się opanować. Zwalniać, jeżeli, jeżeli trzeba powstrzymywać przed jakimiś negatywnymi skutkami, i tak dalej. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Problem jest taki, że rozwija się to niesłychanie szybko że jest niesłychanie to, się demokratyzuje to znaczy coraz łat, taniej, łatwiej, prościej można sobie robić sztuczne, programy sztucznej inteligencji, no, niemal w domu właściwie. Że jest konkurencja między krajami przeciwstawnymi, czyli między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ogromna tutaj. Ale no, nie wiem, no, może to zabrzmi patetycznie jakoś, ale wydaje mi się, że po prostu znaczy, to jest zero-jedynkowe. Znaczy, albo się dogadamy jakoś i, i, i zrobimy wszystko, co można, żeby ten rozwój sztucznej inteligencji kontrolować, no albo zdamy się na to, że na, na kompletną niewiadomą co z, i łaskę Boga, którego stworzymy, o tak bym powiedział, na łaskę Boga, i, a bogowie, jak wiadomo, mają różne pomysły. Bywają kapryśni. Yy, nie, nie wydaje mi się, proszę Państwa, żeby z tej naszej rozmowy z panem Grzegorzem Lindenbergiem wynikło coś jakoś hura optymistycznego. Trochę tak, trochę nie. Jest wielka nadzieja związana ze sztuczną inteligencją i są wielkie obawy związane ze sztuczną inteligencją. To na zakończenie takie pytanie, tylko sztuczna inteligencja ze wszystkich regionów włoskich wybrałaby tak jak pan Toskaniec, czy może by jednak kombinowała dalej? Musiałby pan zadać jej pytanie określone, to znaczy, i ona na, na, z różnych powodów. Wy, 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 zależy od tego, jak Pan zada pytanie, to różno Pan y, odpowiedź uzyska pewnie. Y, y, myślę, że ona nie ma żadnych preferencji co do tego, ona wybrałaby pewnie jakiś dobrzy, dobry komputer. Mogę jeszcze jedną rzecz na zakończenie. Bo tak. Zapomniałem wcześniej to powiedzieć, bo przedstawiał mnie Pan jako najwybitniejszego specjalistę. Nie jestem żadnym specjalistą. W życiu nie zrobiłem kawałka programu dotyczącego sztucznej inteligencji, jestem socjolog. Próbuję zrozumieć nie, przede wszystkim, jakie są konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji dla społeczeństw, a nie jak ją tworzyć. Więc ja, ja się to jest, widzę jako z po, po, popularyzator. Z jestem przekonany z punktu widzenia widzów znacznie bardziej interesujący, niż gdyby nam pan tutaj opowiadał o stringach, czy jakkolwiek to się nazywa. <laughs> Sieciach neuronowych. Sieciach neuronowych ale chcę, żeby zerach, chcę żeby, zerach i jedynkach. Chcę, żeby to było jasne i żeby moi znajomi, którzy naprawdę zajmują się tworzeniem systemów sztucznej inteligencji, nie śmiali się ze mnie i nie uważali, że jestem kompletnym bucem i yy, przywłaszczam I nie, to sobie... Ja, to, to ja jestem, także biorę na siebie odpowiedzialność właśnie za... Także bardzo dziękuję za to, ale... Pewną enfazę w prezentacji mojego i generalnie moich gości, ale dobieram ich szalenie starannie. Bardzo dziękuję za rozmowę. W takim dziękuję razie bardzo naszym gościem, jak Państwo zauważyli, był Pan Grzegorz Lindenberg. Zapraszam na kolejne odcinki troppo Do zobaczenia.